Όπως είπαμε και προηγουμένως, ενώ τις περασμένες μέρες, δύσκολο παιχνίδι για μας. Tak jak powiedzieliśmy przed kilkoma dniami, była to trudna gra. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε μια ομάδα αρκετά φιλόδοξη με αρκετούς παίκτες νεαρούς όπου είχαν πάρα πολλά τρεξίματα. Wiedzieliśmy, że musimy zagrać z trudną drużyną, młodą drużyną. Αλλά με τέτοιον πάθος που είχαν οι παίκτες μου και με τέτοιον κόσμο, νομίζω ότι μια ομάδα θα μπορούσε να κερδίσει σήμερα μόνο η Ομόνια. Ale my graliśmy z wielką pasją i mieliśmy za sobą kibiców i no właśnie to jest ten wynik. Αν πάρουμε συνολικά και τα δύο παιχνίδια, νομίζω δικαιούμαστε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Jeżeli weźmiemy pod uwagę obie gry, jeżeli weźmiemy pod uwagę obie gry, to było bardzo sprawiedliwe, że to my przechodzimy dalej. Ένα πολύ, μα πολύ μεγάλο μπράβο στους υποστηριστές μου. Wielkie brawa dla moich piłkarzy. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο. I bardzo, bardzo dziękuję kibicom. Καλή συνέχεια στην ομάδα της Αγγελόνιας. Dziękuję Jagiellonii. Και ελπίζω οι φίλοι της Πολωνίας και ειδικά οι δημοσιογράφοι τους να απολαύσαν το όμορφο ήλιο της χώρας μας. Mam nadzieję, że także dziennikarze polscy bawili się dobrze i była to dla nich przyjemność, żeby przyjechać do naszego kraju. Życzę dalszej dobrej kontynuacji pobytu. Dziękuję. To bardzo zgadnie diafora. Pytanie było, co zadecydowało o wygranej. Trener mówi, że przede wszystkim pasja, ale też oczywiście trening przez cały ostatni tydzień. Τον τελευταίο καιρό είχαν κάποια προβλήματα, ενώ από τα πέρσι είχαν κάποια προβλήματα. Δουλεύουμε, προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και σε αυτό το κομμάτι. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε το ίδιο. Pytanie było, czy były jakieś problemy, których trener nie oczekiwał. Odpowiedział, że nie było takich problemów i że ma nadzieję, że będzie drużyna tak kontynuowała. Kuras. Pios? Nie, Andrian. Co się stało Gulonowi? Był zmęczony. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.